drogie, ukochane, przecudne pokwiczanki. Mam dla was bardzo dobrą wiadomość. Nie róbcie sobie krzywdy. Nie stosujcie żadnych urządzeń do sprawiania bólu. Nie tędy droga. Skoro twoja dolegliwość, droga pokwiczanku, polega na tym, że odczuwasz lęk przed penetracją, to nie próbuj nic robić na siłę. Jeżeli będziesz cokolwiek robiła, to rób to z radością, z humorem, z fanem. I dlatego w żadnym razie nie próbuj nic na siłę, nie próbuj nic, co będzie budzić twoją odrazę, twoją niechęć. Jak będziesz cokolwiek robiła, to rób to z przyjemnością. Naucz się radości. Naucz się zabawy. Naucz się bawić, a nie pokonywać, nie walczyć, nie zwyciężać. Naucz się podchodzić do siebie z ciepłem, z serdecznością, z otwartymi ramionami. Życzę ci szeroko otwartych ramion, gdy kiedykolwiek będziesz chciała przytulić do serca swojego faceta, to zawsze z ciepłem, szczułością, ale nie z walką, nie z dążeniem do zwycięstwa. Seks ma być przecudnym sposobem łączenia się duchowo razem z twoim partnerem, a przy okazji fizycznie też, ale nie teraz. Teraz go przytul. Do serca przytul swojego wspaniałego partnera.